Kielce. Przykład, jakich wiele. Marnotrawstwo chronione prawem, czyli nasza polityka wobec prywatnych kamienic. Dawna klasowa niechęć do kamienicznika dziś niestety owocuje ruiną. Opłaty, które wnoszą lokatorzy za mieszkania, śmiesznie niskie. 1/5 tego, co w nowym, nie wymagającym takiej troski budownictwie. Właściciel opłaca wywóz śmieci, wodę, dozorcę, ubezpieczenia, podatki. Na remonty w żadnym wypadku już nie starcza. Władze komunalne nie chcą tego przejąć, a jak doniosło Życie Warszawy, wielu posłów wypowiedziało się ostatnio przeciw zwiększeniu czynszów i przyznaniu właścicielom prawa wynajmowania zwalnianych lokali po cenach umownych. Nie będzie więc pieniędzy na remonty. Wydaje się nam, że restaurowanie starych domów to jeszcze nie restauracja kapitalizmu, a 100 tysięcy mieszkań w starym budownictwie w całym kraju za parę lat nie będzie się już nadawać do użytku. Kamienicznicy mający trochę więcej pieniędzy, a zobowiązani równocześnie do remontów, naprawdę nie zagrożą socjalizmowi w Polsce. Jeżeli by już nawet, to raczej taka polityka lokalowa. Nie reprezentacyjne lokale, lecz chęć szczera. Chemix w Bydgoszczy opracowuje receptury na środki piorące i szorujące. I robi to ponoć nieźle. Jedno z ostatnich rozwiązań. Preparat do usuwania lakieru z metali i drewna. Ostatnia produkcja, którą witamy z radością. Zakłady tłuszczowe w Kruszwicy produkujące margarynę zanieczyszczały jezioro i okoliczne lasy. Teraz po dość sprytnie wywindowanej cenie sprzedają odpady. Kujawska wytwórnia chemiczna Wino Wrocławiu robi z nich aż 4 rodzaje środków piorących, recepta Chemixu. Najpierw hasło to rzucał studencki teatr satyryczny. Kryzys przyznał im rację. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Jedna z ponad 120 spraw przeciwko byłym prominentom. Skazano już dotychczas 3 ministrów, 9 wojewodów, 7 sekretarzy. W sumie zapadły już wyroki wobec 109 osób. Ta rozprawa trwa już 10 miesięcy. Znienawidzony przez jednych, uwielbiany przez innych, kiedyś nietykalny prezes Szczepański powoli odchodzi w cień zapomnienia. Zgoda premiera Jagielskiego na uruchomienie kredytów była przechowana w tomie numer 7 pod pozycją 1470. Teraz w tych aktach śledztwa jest w tomie 30 pod pozycją 5970. Prokuratura narobiła zamieszania, zmieniając numery i stąd też są te trudności, o których tutaj Wysoki Sąd mówi. No tak, ale w tej chwili jest istotne, żebyśmy dotarli do dokumentów, na które się powołują oskarżony. Docieramy do tego z wielkim mozołem. W negocjacji Epatyk polecił zaprzestanie. Z formy bezosobowej nie ma słowa polecił mnie. Dlaczego w śledztwie pan nie powołał się na informacje pana Sienkiewicza? No. Czy maszynę do pisania, która służy dla potrzeb naczelnej redakcji teatru przy produkcji teatralnej? Czy taką maszynę, czy taką kopiarkę uzna pan pod względem funkcji za sprzęt administracyjny, czy za sprzęt produkcyjny? Proszę nie przekręcać moich wypowiedzi. Proszę oskarżonego, proszę się zachowywać przyzwoicie. Nie zmuszać mnie do tego, żebym znowu oskarżonemu odebrał głos. Bardzo przepraszam, Wysoki Sądzie, ale ja... Oskarżony użył słowa stwierdziliśmy, przez nikogo do tego nie upoważniono. Oskarżony może stwierdzać jedynie we własnym imieniu i o to tylko panu prokuratorowi. Użyłem niewłaściwej formy czasowej. Na początku, mimo że nie klasycznie kryminalny, był ten proces sensacją na miarę Gorgonowej. Dziś
się sala świeci pustkami. Znaleźli się co prawda i tacy, którzy mówią, że nie wszystko w tej telewizji było tylko czarne, chociaż wszyscy mówią, że Koleżeński w pracy to prezes nie był na pewno, a o demokracji lubił słuchać już jeżeli to tylko w dzienniku. Dziwne są te oszałamiające kariery. Zły koniec, pozbawiony nawet widowni. Zamek Sielecki w Sosnowcu. Po odrestaurowaniu urządzono tu ekspozycję produkowanego w kraju szkła artystycznego. Koszt utrzymania muzeum nie obciąża budżetu państwa. Uruchomiono tu sklep firmowy. 3 miliony złotych dochodu rocznie starcza na wszystko. Gdzie ci wszyscy ludzie byli dawniej? A może po prostu wolno wreszcie liczyć i myśleć, nie pytając, czy można? Krajobraz jakby malowany. Tarnowskie, wieś Zalipie. Malują przede wszystkim kobiety. Z mężczyzn tylko jeden. Zalipiańskie malunki rozsławiły wieś nie tylko po kraju. To nie cepeliowski skansen, to zwykłe zamieszkałe chaty przez ludzi tworzących codziennie swój rolniczy plon. Wzruszająco napisała Maria Kozaczkowa. Malowałam rosą poranną, jutrzenką, czasem łezką z oczka, a czasem piosenką. Pytają się, komuż te kwiateczki służą. Wszystkim, co ich w życiu nie mieli za dużo. Piękna jest ta zalipiańska, malowana wieś. Policyjne zabezpieczenia okazały się na szczęście niepotrzebne i chyba były zbyt ostentacyjne. A że trochę pokrzyczeli, to i dobrze. Co prawda złośliwi mówili, że to nie rokowisko, ale rykowisko. No, impreza jednak była udana i ci, dla których ją zrobiono, bawili się znakomicie. Wystąpiło kilka znanych i lubianych zespołów. Styl prezentowały może daleki od, no, dystyngowanego, ale wapniaki, jak i mówiący czy piszący te słowa, nie zawsze akceptują to, co bawi młodych. No i bardzo dobrze, bo inaczej do dziś tańczylibyśmy menueta. A wyglądałeś jak...